Rozdział drugi. Ojcu Taosowi zbierało się na płacz. Z biegiem lat zapamiętał niejedną smutną chwilę. Trafiały mu się smutne dni, czasem smutne tygodnie, a pewnie i smutny miesiąc raz na jakiś czas. Ale jeszcze nigdy nie czuł się tak źle. Nigdy w życiu nie było mu tak smutno. Stał tam, gdzie stawał tyle razy na wyniesionym ołtarzu w świątyni Herrera, i patrzył w dół na rzędy kościelnych ław. Dziś jednak było inaczej. Ławy nie wyglądały tak, jak lubił. Zazwyczaj przynajmniej połowa z nich była zajęta przez jego współbraci, hubalan, mnichów o posępnych twarzach. W tych rzadkich chwilach, gdy ławy były puste, Czerpał przyjemność z podziwiania ich schludności albo wyściółek w odprężającym kolorze lila. Ale nie dziś. ławy nie były już schludne, ani liliowe. A co najgorsze, bracia Hubalanie nie mieli posępnych min. Unoszący się w powietrzu odór nie był mu całkiem obcy. Ojciec Taos Miał okazję zetknąć się kiedyś z takim zapachem, ściśle mówiąc, pięć lat wcześniej. Przywoływał on przyprawiające omdłości wspomnienia, ponieważ był to zapach śmierci, zniszczenia i zdrady, spowity w mgiełkę prochu strzelniczego. Ław nie pokrywała już liliowa wyściółka. Były zalane krwią. Niegdyś schludne, teraz stanowiły obraz nędzy i rozpaczy. A najgorsze, że bracia Hubalanie zajmujący połowę aw nie byli już posępni. Byli martwi. Sztuka w sztukę. Taos zadarł głowę, spojrzał w górę i zobaczył, że z sufitu całe piętnaście metrów nad nim skapuje krew. Idealny łuk marmurowego sklepienia setki lat temu ozdobiono malowidłami. W przepięknych scenach święci anieli tańczyli ze szczęśliwymi, roześmianymi dziećmi, a teraz wszyscy aniołowie i wszystkie dzieci spryskani byli krwią leżących na dole chubalan. Ich radość życia i beztroska zniknęły, zakrwawione twarze wyrażały smutek, skruchy i żal. Tak samo jak mina ojca Taosa. Ławy zalegało około trzydziestu ciał. Prawdopodobnie kolejne trzydzieści albo i więcej leżało pod i między siedzeniami. Tylko jeden człowiek przeżył tę masakrę, mianowicie sam ojciec. Taos. Ktoś uzbrojony w dubeltówkę postrzelił go z bezpośredniej odległości w brzuch. Ból był straszliwy, a rana wciąż jeszcze krwawiła, ale wiedział, że się zagoi. Jego rany zawsze się goiły. Musiał jedynie pogodzić się z faktem, iż po ranach postrzałowych zazwyczaj zostają blizny. Do tej pory postrzelono go już dwukrotnie, pięć lat temu, w tym samym tygodniu i w odstępie kilku dni. Na wyspie przeżyło dostatecznie wielu mnichów, żeby pomogli mu ogarnąć ten bałagan. Zdał sobie jednak sprawę, że dla Hubalan będzie to ciężkie przeżycie. Zwłaszcza dla tych, którzy byli tu pięć lat temu, kiedy to po raz ostatni świątynię wypełnił. Obrzydliwy, bezbożny smród prochu strzelniczego. Dlatego też z ulgą powitał dwóch swoich ulubionych młodych mnichów, Kyle'a i Pet'a, którzy weszli do świątyni przez ziejącą dziurę, wejście do niedawno zamknięte przez olbrzymie, łukowate, dębowe drzwi. Kyle miał około 30 lat, Pet'o był bliżej dwudziestki. Na pierwszy rzut oka często mylnie brano ich za bliźniaków, nie wynikało to tylko z ich zewnętrznego podobieństwa, chodziło także o nawyki. Nie tylko upierali się tak samo, ale od blisko dziesięciu lat Kyle był mentorem Peta i młodszym nich podświadomie naśladował, pełen nerwowości, przesadnie ostrożny styl bycia przyjaciela. Obaj mieli gładką oliwkową cerę i wygolone głowy. Nosili identyczne brązowe habity, takie same jak wszyscy ci nie żyjący mnisi w świątyni. W drodze do ołtarza na spotkanie z ojcem Taosem czekała ich niemiła i denerwująca konieczność przechodzenia nad licznymi zwłokami swoich braci. Oglądanie ich w takiej sytuacji było dla Taosa ciężkim przeżyciem, ale pocieszające było to, że w ogóle widzi ich przy życiu. Jego serce zaczęło bić szybciej. W ciągu ostatniej godziny biło w tempie dziesięciu uderzeń na minutę, dlatego też ojciec z ulgą stwierdził, że teraz już powraca do normalnego. Regularnego rytmu. Eto przytomnie pomyślał, żeby wziąć ze sobą mały brązowy dzbanek wody dla ojca Taosa. Zmierzając do ołtarza, uważał, żeby nic nie rozlać, ale jego ręce wyraźnie się zatrzęsły, kiedy uświadomił sobie, do jak potwornej zbrodni doszło w świątyni. Przekazał dzbanek ojcu niemal z taką ulgą, z jaką tamten go przyjął. Stary mnich ujął naczynie oburącz i zebrał resztki sił żeby je podnieść do ust. Gdy chłodna woda spłynęła mu do gardła, poczuł, że wraca do życia. Poza tym woda w dużym stopniu przyspieszała proces powracania do zdrowia. Dziękuję, Peto. Nic się nie martw. Dojdę do siebie, zanim dzień dobiegnie końca. Zapewnił, schylając się, żeby odstawić pusty dzbanek na kamienną posadzkę. Naturalnie, ojcze. W roztrzęsionym głosie Peta trudno byłoby się doszukać przekonania, ale przynajmniej pobrzmiewała w nim nikła nadzieja. Po raz pierwszy tego dnia Taos się uśmiechnął. Niewinność Peta i jego dbałość o innych sprawiały, że nie sposób było nie widzieć spraw w lepszym świetle, skoro już dotarł tu do tej krwawej jadki w świątyni. Trafił na tę wyspę w wieku lat dziesięciu, po tym jak gang handlarzy narkotyków zamordował jego rodziców. Żyjąc wśród mnichów, zyskał wewnętrzny spokój i z biegiem czasu pogodził się ze swym bólem i bezbronnością. Taos miał poczucie, że wraz z braćmi dokonali czegoś wielkiego, wychowując Peta na cudownego, myślącego, pozbawionego egoizmu człowieka, który stał teraz przed nim. Niestety, będzie musiał wysłać młodego mnicha z powrotem do tego świata, który pozbawił go rodziny. Kyle, Peto, chyba wiecie, dlaczego tu jesteście, zapytał. Tak, ojcze, odparł Kyle za nich obu. Czy jesteście gotowi podjąć się tego zadania? Z całą pewnością, ojcze, inaczej nie posłałbyś po nas. To prawda, Kyle, mądry z ciebie chłopak. Czasami zapominam o tym, na jak mądrego mężczyznę wyrosłeś. Ale ty, Peto, pamiętaj o tym. Wiele się jeszcze nauczysz od Kajla. Tak, ojcze, przytaknął skromnie Peto. Słuchajcie uważnie, bo czas ucieka, ciągnął Taos. Od tej chwili każda sekunda jest na wagę złota. Przetrwanie, a wręcz istnienie wolnego świata spoczywa teraz na waszych barkach. Nie zawiedziemy cię, ojcze, zapewnił Kajl. Wiem, że mnie nie zawiedziecie, ale jeśli wam się nie powiedzie, sprawicie zawód całej ludzkości. Stary mnich przerwał i podjął. Odnajdźcie kamień, przywieźcie go tutaj. Nie dopuśćcie do tego, żeby znalazł się w rękach zła, kiedy zapadnie ciemność. Dlaczego? Spytał Peto, co by się wtedy stało, ojcze? Taos wyciągnął rękę. Położył ją na ramieniu podopiecznego i ścisnął go z zaskakującą, jak na człowieka w jego stanie, siłą. Przerażała go masakra, do jakiej tu doszło i groźba wisząca nad nimi wszystkimi. Najbardziej jednak martwiło go, że z braku wyboru musi wysłać tych dwóch młodych mnichów na tak niebezpieczną misję. Posłuchajcie, mnie dzieci. Jeżeli ten kamień znajdzie się w niepowołanych rękach, w nieodpowiednim czasie, Wszyscy się o tym przekonamy. Oceany wyleją i ludzkość zostanie zmieciona z powierzchni Ziemi jak łzy na deszczu. Jak łzy na deszczu? powtórzył Peto. Tak, synu. Potwierdził Taos łagodnie. Właśnie tak, jak łzy na deszczu. Ale teraz musicie się śpieszyć. Nie mam czasu wyjaśniać wam wszystkiego. Poszukiwania należy rozpocząć natychmiast. Z każdą mijającą sekundą, z każdą minutą zbliżamy się do końca świata, takiego jaki znaliśmy i kochaliśmy. Kyle wyciągnął rękę, dotknął policzka starszego brata i starą plamę krwi. Nie martw się, ojcze, nie zmarnujemy ani chwili. Mimo to zawahał się, po czym zapytał: Gdzie mamy rozpocząć poszukiwania? W tym samym miejscu to zawsze, synu, w Santa Mondega to tam oni najbardziej pragną posiąść oko księżyca. Tam zawsze chcieli je mieć. Oni jacy oni kto je ma kto dokonał tej masakry kogo czy czego mamy szukać? Taos zastanowił się nad odpowiedzią. Jeszcze raz obrzucił wzrokiem jadkę dookoła i wrócił pamięcią do chwili, gdy spojrzał w oczy człowiekowi, który go zaatakował i gdy sekundę później został postrzelony. Jednego człowieka, Kyle. Szukacie jednego człowieka. Nie wiem jak się nazywa, ale kiedy dotrzecie do Santa Mondega, zasięgnijcie języka, pytajcie o człowieka, którego nie można zabić. O kogoś, kto sam jeden potrafi zastrzelić trzydziestu, czterdziestu ludzi, a oni go nawet nie drasną. Ojcze, ale jeżeli ktoś taki istnieje naprawdę, czy ludzie nie będą obawiali się o nim mówić? W pierwszej chwili ta osa zirytowały te pytania, ale słowa młodego mnicha miały głęboki sens. Zastanawiał się chwilę. Jedną z mocnych stron Kyle'a było to, że jeśli już coś kwestionował, przynajmniej robił to inteligentnie. Tym razem Taos potrafił udzielić odpowiedzi na jego pytanie. Tak, będą się obawiać, ale w Santa Mondega ludzie gotowi są zaprzedać dusze za garść kapusty. Za co? Nie rozumiem, ojcze. Za pieniądze, Kyle. Pieniądze. Najgorsze szumowiny i menty zrobią wszystko dla pieniędzy. No ale przecież my nie mamy pieniędzy, prawda? Żeby nie używać ich przeciwko świętym prawom Hubala. Teoretycznie masz rację, przyznał Taos. A jednak mamy tu pieniądze, tyle, że ich nie wydajemy. W porcie spotkacie się z bratem Samuelem. Dostaniecie od niego całą walizkę pieniędzy. Sumę większą niż ktokolwiek mógłby potrzebować, gospodarujcie nimi oszczędnie, żeby pozyskać niezbędne informacje. Zalała go fala zmęczenia połączonego z żalem i bólem. Przetarł dłonią twarz i podjął. Santa Mondega bez pieniędzy nie przeżylibyście ani pół dnia, dlatego żeby nie wiem, co, nie możecie ich zgubić. Miejcie się też na baczności. Jeżeli ludzie się dowiedzą, że macie pieniądze, będą was szukać. Bardzo źli ludzie. Tak, ojcze. Kaila ogarnęło lekkie podniecenie. Po raz pierwszy, odkąd przybył na wyspę jako małe dziecko, miał ją opuścić. Wszyscy mnisi trafiali na Hubal w niemowlęctwie, albo jako sieroty, albo dzieci niechciane przez rodziców, a okazja opuszczenia wyspy, jeżeli w ogóle, trafiała się raz w życiu. Niestety fakt bycia mnichem sprawiał, że Kaila wkrótce opanowały wyrzuty sumienia z powodu podniecenia, którego nie powinien poczuć. Nie czas i nie miejsce na takie uczucia. Czy to już wszystko? Zapytał. Taos pokiwał głową. Tak, synu. A teraz idźcie. Macie trzy dni na odzyskanie oka księżyca i uratowanie świata od zagłady. Piasek w drze sypie się szybko. Kajl i Peto ukłonili się ojcu Taosowi i ostrożnie ruszyli do wyjścia ze świątyni. Nie mogli się doczekać, kiedy wyjdą na świeże powietrze. Panujący w środku odór śmierci przyprawiał ich omdłości. Nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że odór ten będzie towarzyszył im z chwilą, kiedy opuszczą swoją świętą wyspę. Ojciec Taos wiedział, że tak się stanie. Patrząc, jak odchodzą, żałował, że zabrakło mu odwagi, by wyjawić im prawdę o tym, co czeka ich w świecie zewnętrznym. Przed pięciu laty również wysłał do Santa Mondega dwóch młodych mnichów. Nigdy nie powrócili i tylko on jeden wiedział dlaczego.